I niechże tylko ktoś dzisiaj powie, że w Szczecinie nic się nie dzieje. To będzie kłamstwo i to kłamstwo całkiem poważne, bo jak widzieliście, byliśmy już i na Wałach Chrobrego, i na Alei Wojska Polskiego, gdzie się odbywa Festiwal Marek, a teraz jesteśmy kilkaset metrów dalej, tam jest Deptak Bogusława, a tu jest ulica... Jaka ulica tu jest? Najlepsza ulica w mieście, twierdzą niektórzy, czyli Rajskiego. Tak właśnie, Rajski Dzień na ulicy Rajskiego to jest kolejne wydarzenie, które odwiedzamy dzisiaj z kamerą portalu w Szczecinie.pl, żeby przybliżyć Wam, drodzy internauci, co tutaj dzisiaj do późnych godzin wieczornych można robić. A że program jest tak nabity atrakcjami, że ja tego nie byłem w stanie spamiętać, to tutaj jest Paulina, która nam wszystko zaraz dzielnie opowie. Mam nadzieję, że ja pamiętam, bo faktycznie jest tego dużo. Od 12 cały dzień gra z nami DJ Człowiek, który umila nam po prostu tutaj spędzanie wolnego czasu, bo po prostu zachęcamy, żeby przyjść na ulicę, usiąść na leżaku, przynieść swoje napoje, swoje kanapki i po prostu spędzić tutaj miło dzień. Ale jeżeli ktoś chciałby spędzić ten dzień trochę bardziej aktywnie, to mamy też strefy warsztatów ekologicznych, warsztaty rosnące żarówki, naturalne nawozy, warsztaty sitodruku, będzie można wyjść stąd z własną siatką, z nadrukiem, oraz warsztaty gotowania takiego w duchu zero waste. Będzie młodzieżowy strajk klimatyczny i będzie robił swoje transparenty na najbliższy strajk, który jest w przyszłym tygodniu. Będą wolontariusze europejscy nie tylko i opowiadali o tym, co się dzieje. Będzie szybka randka z wolontariatem. Przez cały dzień działa też studio portretowe, gdzie można sobie zrobić zdjęcie. Tam Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne tym zarządza. A na zwieńczenie dnia o 19 koncert na samym środku ulicy z fortepianem. Dlaczego wybraliście właśnie ulicę Rajskiego? Tą przestrzeń typowo śródmiejską, jako przestrzeń, którą według aktywistów miejskich warto jest zagospodarować inaczej niż dotychczas. To jest nie tylko zdanie nasze, tylko też tych przedsiębiorców, którzy są. I tak naprawdę, gdyby oni nie mieli takiej chęci i woli, żeby w tej przestrzeni takie rzeczy się odbywały, to my byśmy też nie pakowali się tutaj aż tak bardzo. Więc tak naprawdę to wyszło stąd, że oni chcieli zamykać ulicę, a my stwierdziliśmy, że w takim razie jesteśmy w stanie zapełnić ją wydarzeniami. No właśnie, czy ulica Rajskiego to jest ulica z potencjałem na ulicę nie typowo drogowo-parkingową, a ulicę, która będzie wykorzystywana w celach rozrywkowych, rekreacyjnych i kulturalnych? Ja mam taką nadzieję, myślę, że to jest... Ona zasłużyła na to, żeby być deptakiem, ale nie takim deptakiem, jak my znamy deptak, tylko takim deptakiem, jakie sobie wyobrażamy z tych wielkich, fajnych miast. I myślę, że ona ma największy potencjał, ale właśnie przede wszystkim ze względu na to, kto tutaj już jest, kto tutaj już działa, kto ma tutaj swój lokal, swój punkt usługowy, gastronomiczny. Czyli dzień atrakcji na ulicy Rajskiego, do której godziny tutaj się dzieje? Do godziny 20. Do godziny 20, a więc po kiermaszu ogrodniczym, po festiwalu Marek i po jeszcze innych atrakcjach, których całe mnóstwo na Was dzisiaj czeka w Szczecinie, ulica Rajskiego jest tym punktem, który odwiedzić wypada. Ja teraz idę właśnie po czerwonym dywanie rozstawionym, nie wiem czy specjalnie dla nas czy nie, ale na ulicy Rajskiego, po to, żeby zaczepić już kolejną osobę, zbaczając z tego czerwonego dywanu. Karolina Grochowicka, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jak jestem osobą jadącą na rowerze, to jestem rowerzystą. Jak jestem osobą jadącą na hulajnodze, to jestem... No, dzisiaj o godzinie 16 będziemy to rozstrzygać. Mieliśmy konkurs przez ostatnie dni, kilkadziesiąt zgłoszeń. Po 16 się dowiemy. Jak nazywasz? Ja tak myślałem właśnie, hulajnogarzem, hulajnogerem. Dużo było tych propozycji, widziałem, że było szaleństwo. Bardzo dużo, bardzo kreatywne były, dlatego postanowiliśmy rozstrzygać to w dwóch kategoriach. W kategorii ilościowej i w kategorii kreatywnej, ale też zgodnej z zasadami języka polskiego. No tak, bo tutaj rzeczywiście ta kreatywność jest czymś wymagana. Tak. Ty masz hulajnogę, ja trochę zazdroszczę, bo nie mam, ale chętnie bym się poporuszał. Czy widzicie, że jest trend, żeby porzucać samochody na rzecz rowerów lub nie tylko rowerów? Widzimy taki trend. Na razie jakby obserwujemy to tak po prostu będąc w mieście, ale żeby sprawdzić, czy jest tak faktycznie, od tego roku zaczęliśmy też badaniem ilości rowerzystów w mieście, zliczaliśmy też hulajnogi. Wydaje mi się jeszcze tak wstępnie, przed podsumowaniem wyników, że wiele hulajnogi, tak wynika z... Ja bym wolał hulajnogę niż rower, ale to tylko moje prywatne zdanie. Jeżeli chodzi o Rajski Dzień na Rajskiego, dlaczego warto jest wzbogacać ulice śródmiejskie nie tylko w funkcję uliczną? No, chodzi o to, żeby ludzie mieli okazję wyjść do miasta, integrować się, jakby poczuć taką
dumę lokalną z naszych miejsc. No oczywiście nie jest to możliwe, kiedy samochodem, tranzytem przejeżdżamy przez miasto. To się dzieje dopiero wtedy, kiedy się spotykamy tak jak teraz i mamy takie doświadczenie, że wystarczy naprawdę 5 minut zamknąć ulicę i no proszę się rozejrzeć. Ludzie od razu wychodzą, zaczynają chodzić jezdnią, zaczynają ze sobą rozmawiać i o to chodzi. Czyli rozumiem, że dzisiaj na Rajskiego tutaj tematów do rozmów rozmaitych Wam nie zabraknie. Dużo atrakcji, dużo się dzieje. Tak, dokładnie. Zapraszamy. Do godziny 21 jesteśmy. Karolina Grochowicka, dziękuję bardzo. Zazdroszczę tej hulajnogi jeszcze raz. Mówię, że pojeździłbym. Ja mam tam samochód, ale daleko. Drodzy widzowie portalu w Szczecinie.pl, po bokach widzicie restauracje i lokale, które na ulicy Rajskiego się zadomowiły na dobre. Tych lokali jest całkiem sporo i z ich oferty warto skorzystać. Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne, DJ, który grać będzie do późnych godzin wieczornych, też jest obecny. Ja już widziałem, że tam parę osób nawet tańczyło, a więc impreza się rozkręca, a przecież jest dopiero godzina 13 z minutami, a więc co tu się będzie działo po godzinie 19, albo trochę po zmroku, co tu się będzie działo. Niemniej jednak, spacerując ulicą Rajskiego i widząc różne rzeczy, które zostały przygotowane, na pewno punkt Majsterkowni to też jest punkt, który warto odwiedzić. Cześć, Agata, możemy? Cześć, jasne, hej. Co macie ciekawego? Dzisiaj robimy wazony z recyklingowanych żarówek z Ekoportu. Czekamy na kolejną grupę na 13.30. Teraz robimy prototyp kolejny, bo rozdajemy po prostu mieszkańcom Szczecina takie nowe podanie roślin do rozsadzenia. No właśnie, co ciekawego w ramach majsterkowni możecie robić i czy to jest rzeczywiście takie działanie typowo, że można to robić samemu w domu? Można robić samemu w domu, ponieważ potrzebujesz jedynie wiertarki, wkrętarki, którą każdy tak naprawdę w domu ma, starą żarówkę, którą też pewnie w domu masz. Jeśli nie, to do Ekoportu zapraszamy, ich jest masa, a możesz zrobić sobie i dla siebie, dla twojego mieszkania coś naprawdę efektownego. Przychodzą goście i robią wow wielkie, bo po prostu coś wygląda niepowtarzalnie. W ramach idei Zero Waste, co ciekawego z rzeczy, które nie są nam potrzebne, można wykorzystać? Wiesz co, w zasadzie my uczymy, że można wykorzystać wszystko i jak gdyby sami się też tego uczymy, że każdej rzeczy możesz dać nową wartość i użyć ponownie rzecz w sposób nieoczywisty. I dlatego tym razem robimy żarówki. Żeby wziąć udział w warsztatach, rozumiem, jeszcze można tutaj przybiec? Można przybiec na 13.30, może uda nam się być troszeczkę dłużej, bo mamy już grupę zaklepaną, ale kto wie, miejsca czekają. Jeśli ktoś chce przybić z nami piątkę, też zapraszamy serdecznie. Agata, majsterkownia, jak widać, praca w re, dużo się tutaj dzieje. Drodzy internauci, jesteśmy przy ulicy Rajskiego. Tutaj do późnych godzin wieczornych trwa Rajski Dzień na ulicy Rajskiego. A więc w ramach tej bogatej listy wydarzeń szczecińskich, które dzisiaj Wam prezentujemy, którą możecie też przeczytać jak zawsze w czwartek na portalu w Szczecinie.pl, jak zawsze w niedzielę na portalu w Szczecinie.pl, na pewno to oto wydarzenie to jest jedno z tych wydarzeń, które też warto wziąć pod uwagę. Bądźcie koniecznie dzisiaj z nami, korzystajcie z tego, że jest piękna pogoda i że naprawdę warto jest korzystać z tych ostatnich letnich dni.